A czemu to ja się zawsze mam witać? A to ja czekam na ciebie jak ten baran i tak czekam i czekam, a ty co? No bo ja protestuję, ja się dzisiaj nie witam. Dlaczego? No bo dzisiaj ty się witasz. Dobrze. W takim razie Awe, Legiony, Słowa i Chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną dzisiaj jest Purpose! Sielo! I będziemy grali w Diabolo! Bez Diabolo. Foresta. A nie, czekaj, jeszcze raz. Powtórz to przywitanie. Które? To całkiem od początku. To całkiem od początku. Awe, Legiony, Słowa i Chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną dzisiaj jest Purpose! Jestem! I będziemy grać w Diabolo! Dobra, lecimy do Terminusa, wejdź do komnaty dusz przez Terminusa. Bo my będziemy mieć boss fighta, z nami nie ma Foresta. A, Forest, właśnie, a to tutaj dla wszystkich kochających Foresta z kanału Młoteczki, Forest założył swój kanał i jak możecie go pokochać jeszcze bardziej, możecie go hejtować tam w komentarzach i będzie bardzo szczęśliwy, bo on tak bardzo się przejmuje hejtami. Tak, to ja wam w opisie do tego filmu dam linka do Foresta, idźcie go tam zhejtujcie. Ciśnijcie mu, ciśnijcie! Za twierdź. No nie, no nie ciśnijcie mu, bo się jeszcze chłopak ciśnijcie sobie zamknie. Mu! Dobra, no to co, ta walka powinna być krótka. Tak, my tutaj roztrzaskamy wszystko. Mamowa będzie krótka. A no tak, bo on nas zdradził, zdaje się, nie? No czy pewnie? Mamowa będzie krótka, chcę wejść do twojego ogródka. Purpose, ty masz dziewczynę. Ale to jest cytat z takiego serialu, który się nazywa Dom. Nie oglądałam. Naprawdę? Nie oglądałaś Domu? Ja jestem nieserialowa, jestem serialowo upośledzona. W życiu ale nie obejrzałam dom, żadnego serialu. To jest serialu. Taki klasyczny, taki z lat 80. I co polski tam się serial. Działo? No, komuna, talarowie i tak dalej. No tam no proszę cię, no to słynne. A to już! Już po wszystkim. Mamy zebrać czarny kamień dusz. Zebrałam, znaczy ty wziąłeś. No ja zebrałem, ale twoje agro. Moje agro. Nie było nawet mojego agro, bo nawet nie zdążyłam powalczyć, bo wszystko zabiłeś. Ale to czekaj, to trzeba zwiększyć chyba poziom trudności. Następnego odcinka zwiększymy trochę poziom trudności. Bo jest troszeczkę za łatwo. Czy możemy to wyłączyć? Przecież to i tak nikt tego nie ogląda dla fabuły. Jak chcecie pooglądać fabułę, to niedługo Forest to będzie nagrywał. On też? No pewnie, chyba tak. No, tak, no proszę cię, no ktoś taki jak Forest no musi nagrać wszystkie części Diablo. O, to szacun dla niego. Mam nadzieję, że będzie zaczynał od jedyneczki. No, z czytaniem wszystkiego. Bardzo, bardzo jest to możliwe. Siema, no bo do mnie pisze Krzysiek. Nagrywamy. Pozdrawiamy Krzyśka. Pozdrawiamy Krzyśka i cię pozdrawiamy. No ja już wyszłam, a ty gdzie jesteś? A no my też, musimy do też miasta? Wyszłam. No mamy, no. No to rób portala, się opierdzielasz. Porozmawiaj z Adrią w ukrytym obozie. A ten obóz to jest tak ukryty? A dziękuję jej nawzajem, napisał. Lejba coś od nas chce, no. O, pierwsza byłaś. Tak. Po jagro. Wiesz co, bo teraz chyba idziemy na Beliala, z tego co kojarzę. Dobrze, no to idziemy mu, wiesz co. Masakrować. Tak. Jak lewaków, chodźmy. Czekaj, bo ja tu coś mam. A właśnie, ja wiem dlaczego ja tak zabijam takie tam ten heheszki. Dlaczego tak zabijasz? No bo poza odcinkiem sobie wykułem parę pancerzy, no tam. O, ty oszuście luju, to ja tu się męczę, robię jakieś... A, to jest dwuręczne. To wiesz co, bo tutaj generalnie mam jakieś takie... O, puste gniazdo, ale czad! Mam puste gniazdo, czujesz to? To jak chyba dzieci się pozbywasz, ja nie wiedziałam, że ty masz takie... Ups, ktoś do mnie dzwoni. Pozdrawiamy. Ale już odrzucamy. Czekaj, bo to... A, ty bo to dzisiaj nieprzygotowany jesteś, no? No, ale to... Ja ostatnio to wytłumaczyłem. To jest odcinek na 16 u mnie, tak? On dzisiaj idzie? No jutro, w sensie dla tych, co oglądają. To jest dzisiaj przecież, tak? Mhm. No i ja generalnie wychodzę z założenia, że odcinki na godzinę... 16 to są odcinki niego dla mnie, czyli że ja się nimi bawię, czyli że ja... Taka gromasturbacja. No, dokładnie. No. Chodźmy zabić Beliala. Dobra.
Idziemy zabijać, znaleźć Ashery na bazarze w Kadekarem. Rozdeptałeś jakąś panią, a to bo my tu musimy ratować ludzi, bo te zielone lecą. Czekaj, tu się gdzieś coś klikało. No... Nie, tu się zabijało potwory, a nie ratowało ludzi, ale byłam blisko. Nie, no się ratuje ludźków też. Aha, bo to trzeba, no ratuj ich. Musiałam rozwalić wóz uchodźców. Żadnych uchodźców w Europie. Chociaż jesteśmy na pustyni, to tutaj mogą być. Tak, tu tak. Im wolno, to są ich tereny. To fakt. Eskortuj uchodźców. Dobra, eskortuję uchodźców. Gdzie mam ich eskortować? Tam chyba do tego kółka. Wiesz co, uratowanie uchodźcy z Kal... Gdzie, do jakiego kółka? No tutaj się świeci kółko, popatrz, o tutaj na drzwiach masz. O, i teraz będą sobie wchodzić, patrz, hajsy rzucają. A niby tacy biedni, bo wojna, nie? Tak, a każdy z iPhone'em lata. Mieliśmy nigdy nie poruszać politycznych tematów, wiesz o tym. Ale przecież ja mówię o grze, o no, co ty myślisz? Bij węża. To nie zabrzmiało dobrze. Wiesz co, tutaj teksty zazwyczaj u nas na tych odcinkach nie brzmią to dobrze. Nigdy, absolutnie nigdy. Dobra, chodźcie uchodźcy, chodźcie za mną. Chyba właśnie jeden dostał to zielone na twarz, ale to nic. Trudno. Ale chyba sobie stoi, wiesz, zapraszam, tutaj bileciki, proszę rzucić hajsy. Dokładnie. Dobra. Tam jeden został jakiś taki niedowalony, czemu on z nami nie poszedł? Zabiłam no się o drzwi. Jak to jest, zabiłaś się? Nie zabiłam się, no ale zahaczyłam o drzwi. No chodź stąd, bo cię zabije to zielone. No ja tutaj już, ja wszystkich już przyniosłem. Ja mam jednego, który jest jakiś niedogarnięty. No stary, zejdź z tego. No dobra, ale już chyba wszyscy uratowani, co? Jeszcze jeden, go prowadzę. A, prowadzisz go, dobra, to go prowadź. Tutaj jest. Wskakuj, Luju, i się zaciął o coś. No i pięknie. Dupa do kanału! Dobra, pięknie. Ja jestem już w zalanym kanale. To ja idę zalać się razem z tobą. Zalałaś kanał już dzisiaj? Właśnie zaczynam. Aha, czy tutaj mamy tego? Nie, to jest sprzedawczyk jakiś. Co mamy? A my nie mamy iść na górę, bo nam się kółko na górę świeci. Ale no to przed chwilą nam się świeciło na dół. No ale może już nam się nie... A może mamy być pomiędzy, bo może mamy stać w bramie. Nie, no bo tutaj mamy ratować uchodźców. No to już ich uratowaliśmy. No ale tutaj ciągle się wyświetla, że mamy ich ratować. Premia, uratowani uchodźcy 22. Znaczy ja dostałem... Ileż można iść? Czekaj, coś tu się pojawiło. A nie, to się nic nie pojawiło. I dwie sekundy do końca. Robi. Sekunda do końca, zero, do końca nowe. Wejdź do Kaldeum z Leo i Adrią. No i weszliśmy. Nie, czekaj. Nie, do Kaldeum. To tam do środka, tam do zamku. A, widzisz. No widzisz, jak ty wszystko wiesz. Wszystko wiem. Ja jestem jak roztropna dziewczynka z Wiedźmina. Bo ty jesteś naiv Diablo. Diabolo. Tak, Diabolo. O! Kamehame! No ruple, no! Kamehame. No co za torba, no nie robi. Chyba mamy się odsunąć, bo tak nam powiedziała. No nie wiem. No ja już się odsunąć bardziej nie mogę. Ty, no co ona robi? Kamehame, no Lea! Zbagowaliśmy grę. Dobra, chodź do miasta na szybkiego. Lea, ogarnij się. Mam na ciebie spuścić deszcz. Już lecę. O, Paw! No i co to się stanęło się? Lea, nie ma mocy. No dobra, no to restartujemy. No dobra, opuść grę. O, nie, czekaj, ruszyła się. No to ja właśnie opuściłem grę! No to chodź do mnie. Widzisz, to ty zbagowałeś, nie ja, tak dla odmiany. Dobra, czekaj. Gdzie tu być? Jak tu się... Musisz na mnie kliknąć prawym i tam masz dołącz. No nie mam właśnie! No nie to mogę. Ja cię zaproszę. Znajomi. A, znów... Nie, to... Nie dodaj znajomego. Zaproś do rozmowy. Dobra, znów grę. Kliknę. To czekaj, czy do ciebie dojdę, jak jestem. Tak, doszedłeś. Doszedłem do ciebie? Tak. Ktoś tu do mnie dzwonił z nieznanego mi numera. Pewnie reklamy. Reklama? Pranie mózgu już od rano?
Zaraz trzeba będzie oddzwonić. Czy jesteście ciekawi tego, kto to do mnie zadzwonił? I tak wam nie powiem. Nie, to zadzwonił na nagraniu. Nie, no bez przesady. Nie. A jak to pani z Orange? Przy okazji zrobisz jej reklamę. Nie? Ale ja nie jestem w Orange. Ja też nie jestem w Orange, a i tak do mnie dzwonią. Poważnie. To jest smutne. Smuteczek. Mi jest tak strasznie zawsze żal tych wszystkich telemarketerów, bo oni tak bardzo nienawidzą swojej pracy, ale nie mają innej, to muszą ją wykonywać. Ale nieprawda, ja byłem telemarketerem i nawet to lubiłem, powiem ci, że świetnie się w tym bawiłem. Szczególnie co sprzedawałeś? Ubezpieczenia. Środki na potencję. Standardowo ubezpieczenia. To pierwsza moja praca. I generalnie powiem ci, że ubaw mieliśmy, co ktoś nowy przychodził, to dawaliśmy numer telefonu, że tutaj jest pewniak klient, tu jest pewniak klient, nie? Mhm. No i prawda, to był pan, który już po prostu... Jak ja wam zaraz wparuję do tego biura, jak jeszcze raz do mnie zadzwonicie, to wam wszystkim zęby powybijam. I każdy nowy w ogóle, wiesz, ale co wyście mi dali za klienta? Nie, bo ty źle podszedłeś do tematu po prostu. Zadzwoń jeszcze raz, on na pewno da się kupić. No ale oczywiście mnie na tą minę też wsadzili na samym początku, nie? To jest chyba taki chrzest, wiesz, telemarketerów. Co? Ale tak z perspektywy telemarketera, bo mi tak zawsze się wydawało, że ci ludzie są tacy biedni, bo muszą dzwonić do ludzi, którzy wcale nie chcą z nimi rozmawiać. I... Ale wiesz co, wcale to nie jest taka zła robota. Słuchaj, mhm. Ja na przykład miałem płacone do dzisiaj, to pamiętam, złotówkę od wykonanego telefonu. To naprawdę nie były złe pieniądze. Niezależnie od tego, czy to było, znaczy, tak. Czy zakończenie było pozytywne, czy negatywne, a no to nie jest tak źle. Także powiem ci, że to naprawdę fajna robota była. Tylko po pewnym czasie cię męczy powtarzanie 300 raz dziennie tego to samo, samego. Tak? Czujesz się wtedy jak rodzic. Dokładnie. Nie, w pewnym momencie już po prostu masz dosyć i wpadasz w rutynę i cię wywalają z roboty, tak w dużym skrócie, bo wiesz, bo zaczynasz mówić dzień dobry, tutaj macie, no ja bym chciał... No bo już nie dajesz rady powtórzyć tego 1000 raz, tak? Mhm. A ja sprzedawałem ubezpieczenia w ogóle, a w zasadzie to nawet nie ubezpieczenia, tylko OFE, no otwarty fundusz emerytalny. Mhm. No i miałem taką jedną koleżankę, która była genialna w tym, co robiła. Dobra, cicho, nie krzycz tam. O ubezpieczeniach rozmawiamy. Tak, była genialna. Ja do dzisiaj nie zapomnę, jak ona sprzedawała to OFE. Dzień dobry, czy posiada pan już otwarty fundusz emerytalny? Nie. OFE, no to nie wolno tak. No słuchaj, no kupon po prostu, no była genialna w ogóle. No popatrz, a mi tak zawsze było żal tych wszystkich telemarketerów, bo wydawało mi się, że są zmuszani. Znaczy... Zmieniłeś mój światopogląd. Wiesz co, generalnie zależy jeszcze jaki, bo niektórzy po prostu idą na masę i ja tych lubię, tak? Czyli jak ktoś im odpowie nie, okej, okay, dziękuję, do widzenia, tak? Najgorsi to są ci szkoleni, którzy jak ci klient odmówi, to mu powiedz to i to i tak dalej. Wiesz, to jest straszne, po prostu ja tego nie cierpię. Powiem ci, że ja właśnie też nie cierpię najbardziej tych nachalnych. Ta. Na tych z Orange'a to po prostu ja już mam alergię. Są straszni, są po prostu niesamowici. Mówisz do nich, proszę do mnie nie dzwonić, ja nawet w tym Orange nie jestem. Nie, co tydzień telefonik z Orange, uwielbiam. To ja też mam takich doradców kredytowych. Kiedyś, jak kupowałem mieszkanie, to no wziąłem u nich kredyt, tak? Dzwonią, mm-hmm. Kurna, po... No, ze 2 razy w miesiącu to minimum. I opierdzielam ich, że no hello, już nie potrzebuję, tak? Co, ty nie reagują. A, właśnie zabiliśmy bossa z drugiego aktu. Nie było to zbyt trudne. Musimy zdecydowanie zmienić poziom trudności. Dostałam złoty miecz! Dostałam złoty miecz! A ja złoty pas. I mam nadzieję, że jest jednoręczny i będę siała zniszczenie. Uuu. Dusza Beliala. A co to jest? Ale ja mam fajny pasiorek. Bardzo fajny. Dobra, nikt tu nie ogląda fabuły przecież. Dajcie sobie spokój. Ja zobaczę mój piękny miecz. Rzuca opętanie na wszystkich pobliskich wrogów za każdym razem, gdy otwierasz skrzynię. I zwiększa podoba mi się. Czekaj, to ja zrobię tak. Tak to się robiło. O, takie znalazłam. Poka. No, ładny przede wszystkim. No, dużo lepsze od tego, z czym biegałam, więc... A ja znalazłem takie. Takie. Panie, ale i tak mam lepszy.
No dobra, dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, chociaż krótki odcinek na Lebel już zabiliśmy, no to co mamy tutaj robić i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa! Cześć!